No witam, wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić troszeczkę inny format i was zapytać o zdanie na temat oczyszczalni i szamba. Jakie wy macie zdanie na temat oczyszczalni i szamba? Jakie widzicie plusy jednego i drugiego rozwiązania? Jakie widzicie minusy jednego i drugiego rozwiązania? A za chwilę ja powiem wam, na co się zdecydowaliśmy i jakie ja widzę tego plusy i minusy. Słuchajcie, gdy szukaliśmy działki, to bardzo zależało nam na tym, żeby w warunkach zabudowy była możliwość montowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Ja też nie chciałbym się tutaj rozwodzić za bardzo w tym materiale na zasadach działania przydomowej oczyszczalni, czy tam szamba i tak dalej. Znaczy szamba, to nie ma tutaj nic wielkiego do roboty. Natomiast chodzi mi o sam fakt. Wiecie, opiszę wam takimi swoimi słowami, nie będę tam mówił plus taki, minus taki, wypisywał i tak dalej. Chodzi mi tylko o przedstawienie tak jakby naszych poglądów. Także tak jak mówiłem, my szukaliśmy działki takiej, żeby była możliwość właśnie budowy oczyszczalni. Z tym były małe problemy, bo generalnie większość miała szambo i trzeba było zmieniać warunki. No my działkę kupiliśmy też, warunki mówiły o szambie, na szczęście udało się w warunkach wpisać przydomową oczyszczalnię ścieków. Z racji tego, że mamy w warunkach zabudowy tą przydomową oczyszczalnię i w projekcie zamieściliśmy też tą przydomową oczyszczalnię, w sensie, wiecie, tam ten projekt cały brzmi na zasadzie budynek mieszkalny z przydomową oczyszczalnią ścieków i to podobno, słuchajcie, załatwia sprawę, jeżeli chodzi o te wszystkie dokumenty. Nie musimy mieć żadnego pozwolenia wodnoprawnego, bo nie będziemy tak jakby tej przefiltrowanej, oczyszczonej wody wyprowadzać, nie wiem, gdzieś do rowu i tak dalej, tylko ona będzie rozsączana na działce. Także tak jak mogliście się domyślić, wybraliśmy oczywiście rozwiązanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania, natomiast ja kierujemy się takim przeświadczeniem, że im mniej jest rzeczy do obsługi w domu, na działce i tak dalej, tym lepiej. Jeśli możemy mieć urządzenie, które jest bezobsługowe, to jak najbardziej chcemy z tego skorzystać. No i co? Jeżeli chodzi o szambo, zasada jest prosta, ścieki wszystkie trafiają do zbiornika i tam co 2, 3, 4 tygodnie, w zależności od tego, słuchajcie, jak wygląda użytkowanie, ile jest domowników, jak duży jest zbiornik, no to przyjeżdża beczkowóz, szambowóz i te wszystkie nieczystości wywozi. Jakie ja widzę tutaj minusy? Minusem na pewno jest to, że niestety musimy pilnować poziomu tych ścieków, żeby nie okazało się tak, że się nam szambo przeleje i się wszystko na działkę wyleje. Co prawda teraz są już czujniki i tak dalej, które was powiadamiają o tym, jaki jest stan tych ścieków i tak dalej. Wtedy sobie dzwonicie, umawiacie się, za dzień, dwa, trzy przyjeżdża pan i to wszystko wybiera, jest po problemie. No ale no i widzicie, tu jest właśnie to, że trzeba zadzwonić, ktoś musi przyjechać i wam to wybrać. Są też szybko złączki, czyli nie musicie wpuszczać wozu na wasz podjazd i tak dalej. Nie musicie otwierać mu, znaczy na podjazd nie, no bo to by zniszczył pewnie jakąś tam kostkę i tak dalej. Natomiast nie musicie być na miejscu, on podłącza się do szybkozłączki i wam to wybiera. Słuchajcie, kolejna sprawa to jest no cena, tak? Kwota za ten wywóz. Kiedyś to tam było 60-80 zł. Teraz niestety, z tego co się orientowałem, to też w zależności od regionu oczywiście, koszt wywozu to jest tam około 120, 140, czasami nawet 160, a wiem, że gdzieś tam jakaś tam Warszawa, pod Warszawą to jeszcze więcej. Więc no to już generuje spore koszty co miesięczne, a w zasadzie co trzy tygodniowe, bo chyba jest tak, że średnio co 3 tygodnie trzeba gdzieś tam te ścieki wywozić. No ale to mówię, to znowu w zależności od wielkości zbiornika, tego jak użytkujecie wodę, ścieki, ile jest mieszkańców i tak dalej. Kolejną sprawą Znaczy nie wiem, czy to jest jakieś tam uciążliwe i czy to taki efekt pojawia się zawsze. No natomiast śmierdzi, tak? Śmierdzi na zasadzie, no nie jak korzystacie i szambo jest zamknięte i tak dalej, tylko no jak ten szambonurek przyjeżdża i te nieczystości wybiera. No ale to tak tylko informacyjnie, nie wiem, czy to można traktować jako minus. Chociaż też chyba teraz, jak już są te szybko złączki, no to tam też za dużo, chyba nic nawet nie śmierdzi, także... Ale tak tylko informacyjnie. Jeżeli chodzi o plusy, słuchajcie, no to na pewno przeciwnicy oczyszczalni powiedzą, że szambo jest szczelnym zbiornikiem, nie wylewacie na swoją działkę do gleby, nie zanieczyszczacie tą wodą, która jest tak naprawdę zanieczyszczona, a oczyszczalnia ścieków to jest tylko marketing i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, no, moje zdanie jest takie, że ja się z tym nie zgadzam. Natomiast plusem szamba właśnie jest to, że wszystko trafia do szczelnego zbiornika i tak naprawdę nie musicie się martwić, co się z tym dalej dzieje. Skoro wszystko trafia do szczelnego zbiornika, do jednego zbiornika, no to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo tanie rozwiązanie, w sensie bardzo tanie. No jest kilkukrotnie tańsze rozwiązanie, aniżeli taka porządna, dobra oczyszczalnia ścieków. Więc tam w granicach pewnie 4-5 tysięcy taki zbiornik, tam 10 metrów sześciennych możecie zakupić i zamontować. Kolejny plus na pewno jest taki, że bez problemu, bez większych problemów takie szambo sobie zamontujecie. Wykopiecie sobie po prostu dół, wypoziomujecie, podłączycie główną rurę i tak naprawdę wszystko już działa. Czy ja widzę więcej plusów? Myślę, że nie. Takie mam zdanie na temat szamba. Oczywiście nie mówię, że ktoś, kto robi szambo, to robi najgorzej na świecie. W ogóle nie o to chodzi. Każdy, wiecie, robi to, co może, na co go stać, albo na co pozwalają warunki i tak dalej, więc tutaj naprawdę nie o to chodzi, że to czy to rozwiązanie jest złe czy dobre. Chciałbym po prostu poznać wasze zdanie na ten temat. Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, przydomową oczyszczalnię ścieków, biologiczną oczyszczalnię ścieków. Bo też trzeba powiedzieć, że jest no, kilka rodzajów, tak? tych oczyszczalni. Jedne są za 2000, za 3, inne za 10, a inne jeszcze za 20 czy 30 tysięcy. Ale myślę, że to możemy zostawić na kolejny materiał, na inny materiał, kiedy już zobaczycie, na co my się zdecydowaliśmy. Teraz wam tylko powiem, że mieliśmy wyceny z firmy ROT, z firmy Kingspan i z firmy Łobet, jakkolwiek się to czyta. No i co? Zdecydowaliśmy się na firmę Kingspan. Na jaką oczyszczalnię dokładnie, to tak jak mówiłem, zobaczycie sobie w kolejnych materiałach. Jak już będzie montaż, troszeczkę więcej poopowiadam, troszeczkę więcej powiem. Natomiast, jakie ja widzę plusy? Plusem na pewno jest to, że taka... Inaczej, rozmawiamy o oczyszczalni biologicznej ze złożami i tak dalej, takie wiecie, bardziej zaawansowane, bo umówmy się, oczyszczalnia, przydomowa oczyszczalnia ścieków, która po prostu ma zbiornik, potem ma jakiś tam rozdzielacz, tam jakiś proces zachodzi i potem te niby ta przefiltrowana woda przechodzi dalej do naszego drenażu. Umówmy się, nie jest dobrym rozwiązaniem, bo za 2-3 lata ten drenaż będzie po prostu zamulony. Nie wyobrażam sobie wykopywać i na nowo robić ten drenaż, kombinować i tak dalej. No słuchajcie, no jeżeli w tym zbiorniku nie zachodzą żadne procesy, ja też się tak nie znam na tym, wiecie, nie będę wam tutaj rzucał jakimiś hasłami. Natomiast, no, jeżeli brudna woda zanieczyszczona przechodzi do drenażu, a potem przechodzi wam w glebę, no to raz, że to jest strzał w kolano, że takie coś sobie w glebę wpuszczacie, no a dwa, no jeżeli już pomijając w zasadzie w tą glebę i tak dalej, te zanieczyszczenia, no to siłą rzeczy ten drenaż no, musi się zapchać, skoro to nie jest tam woda, nie wiem, na przykład drugiej klasy, tak? Więc, no ale to rozmawiamy o tej troszeczkę lepszej oczyszczalni, ze złożami, z komorami i tak dalej. No i jakie widzę plusy? Plusem jest na pewno to, że jest to system bezobsługowy, tak naprawdę nic was nie obchodzi. Raz w roku, czy raz na 2 lata, w zależności od oczyszczalni, wybieracie po prostu nieczystości z tej oczyszczalni te, które przydomowa oczyszczalnia po prostu nie zdołała, że tak powiem, strawić. No i to jest normalne. Także tutaj już nam odchodzi koszt co 3-tygodniowego, co miesięcznego opróżniania tego zbiornika. Czyli co? Bezobsługowość, tak? Wraz z kosztami gdzieś tam takimi użytkowania się nam wyrównały. No i myślę, że to są dwa główne takie punkty, dwa główne plusy według mnie, przez które zdecydowaliśmy się po prostu na przydomową oczyszczalnię. Minusem na pewno jest to, że chociaż tutaj też można to potraktować, no minus plus, tak? Minusem jest kwota. Kwota początkowa, która no wynosi tam kilkanaście tysięcy złotych, czyli tutaj mamy, wiecie, na przykład 4000 do 15, czy nam do 10, czy do 20 tysięcy. Co prawda nie traktuję do końca tego jako minus, bo użytkowanie po prostu nam się w przeciągu tam 4-5 lat zwraca i nie ma problemu. W momencie, kiedy macie oczyszczalnię, nie musicie podłączać się do kanalizy, jeżeli powstanie, chyba że jest inny zapis. Jeżeli macie szambo, no to oczywiście musicie się od razu, niezwłocznie do takiej kanalizy podłączyć. Co z minusów, słuchajcie, jeżeli chodzi o oczyszczalnię? No na pewno to, że trzeba jednak uważać na to, co się spuszcza w kibelku, jakich środków chemicznych się używa. Wiecie, jeżeli chodzi tam o jakiś papier i tak dalej, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak gdzieś tam użyjecie trochę gorszej, trochę bardziej agresywnej chemii, no to też pewnie się nic wielkiego nie stanie, tego złoża, tych bakterii i tak dalej, tej flory bakteryjnej, no nie zamordujecie. Natomiast no też nie można walić tego do mestosa, tak, jakiejś tam agresywnej chemii, więc na to trzeba uważać. Nie można też, nie wiadomo, jakichś tam chusteczek spuszczać i tak dalej, i tak dalej. Więc to, o tym też sobie porozmawiamy troszeczkę później, więc to na pewno jest jakiś tam minus, no bo jednak trzeba się troszeczkę pilnować, co spuszczamy. Jak już rozmawialiśmy o tej cenie, że jest kilkukrotnie wyższa, no to no jednak jest ten montaż, tak? Wiadomo, montaż można wykonać takiej oczyszczalni samemu, jeśli tam ktoś się zna, jeżeli ta oczyszczalnia jest jakoś bardzo skomplikowana i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym i tak pozostał przy tym, żeby pozostawić to fachowcom, bo wiecie, to nie jest szambo, które po prostu się montuje, wrzuca do wykopanego rowu, poziomuje i już wszystko gra. Tam jest trochę więcej zabawy, przeważnie też jest jakaś tam automatyka, no więc to już tam żartów nie ma. Ale mówię, to tak tylko informacyjnie, nie traktuję tego jako minus, no bo to już powiedziałem o tych kosztach, tak, że są kilkukrotnie większe, aczkolwiek się zwracają. Co dam jeszcze do tej przydomowej oczyszczalni? No wiadomo, skoro jest automatyka, jest trochę tych urządzeń więcej, jest to bardziej skomplikowane, no to coś tam może się zawsze po iluś latach zepsuć. Może, nie musi, no tak już jest, no więc to też można potraktować jako taki argument, na przykład jeżeli ktoś robi szambo, bo nie chce mieć potem problemu, że coś naprawiać, na przykład woli sobie zamówić wywóz co 3 tygodnie, co miesiąc, zapłacić i mieć spokój. Także co, słuchajcie, ja myślę, że wyczerpałem temat, w sensie powiedziałem wam, jakie ja mam poglądy, jakie ja mam zdanie na temat oczyszczalni, jakie mam zdanie na temat szamba. Bardzo jestem ciekawy waszego zdania, jakie wy podjęliście decyzje, co zamontowaliście u siebie, może co planujecie zamontować, albo jeżeli nie budujecie jeszcze, ani nie planujecie, co uważacie na temat szamba i całej tej technologii przydomowej, biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Także czekamy na komentarze, czekamy na wasze zdanie. Do usłyszonka.